Cześć, witam. W pierwszym dniu naszego maratonu, już tutaj na Gierka dzisiaj, Bakeria 2. Pierwszy dzień naszego maratonu za 900 subów. No, już tak ładnie się zaczął. A teraz dzień gorszy. Z papasów, jak mi się uda, to w tym maratonie będą 4 dni. Bez papasów. Z innych serii, no to po jednym odcinku, nie? Tylko po pasy jednodniowe będą miały 4 odcinki, bo reszta serii tego nie potrzebuje, nie? Bo już same w sobie. Te serie inne same w sobie mają długie odcinki, nie? A te papaskowe, jak są jednodniówki, to odcinki nie trwają jakoś długo. Dobrze. To zacznijmy od losowania. Mamy 17 zamówień i zobaczymy, co się wlosu. I na dzień 40, nie 40, no dzisiejszy, na ten odcinek wylosowało się Neapolitan Pi. Będą z tego dwie gwiazdeczki. Dzień dzisiejszy to 52 odcinek ten. Okej. Do 55, jak się uda, to pociągniemy. Świetnie. Tu jeszcze odkliknę, żeby się nie świeciło. Naklejki, czy są jakieś, które moglibyśmy zrobić? No to są naklejki, które wymagają kupowania. O, tu jest naklejka. Chyba w ostatnim odcinku pytałem, czy to było takie pytanie. No, w odcinku, czy mamy tutaj naklejkę za rynny? No jest. Chyba to było w Bakery 2. Takie pytanie zadałem, a teraz mogę odpowiedzieć sobie, że tak. Jest tutaj naklejka za rynny. Za te rury czerwone. Ricochet Works. No tutaj papas rasiłej, no to się samo robi, to ja tutaj nic więcej nie zrobię. A tutaj, gdzie to, co wymaga kupowania, no to jak już będę miał zapas kasy, nie będę miał na co wydać, to wydamy na to. A to są jeszcze jakieś takie naklejki, czy gdzie no tutaj dla Prudence, tu dla Kapitan Cory, a tu dla Julep trzeba zrobić coś inaczej niż zamawiają. I tu są naklejki za. No tu za zamówienie specjalne, tu za blokowania wszystkich rzeczy. No dobra. Okej, i nic więcej tu nie ma interesującego, no to czas zacząć dzień 52. Mamy nowe ciasto. Nie ciasto, tylko słoneczko. Zamknięcie do ciasta. W planie zapisałem, że będą 4 odcinki z papaskowych jednodniówek. Jednak to maksymalna ilość, nie? A może być też tak, że zrobię 3 odcinki. Postaram się oczywiście też 4 robić, ale jak nie wyjdzie, no to będą 3. Ale no, za 900 subów to warto zrobić coś więcej, nie? Więc zapisałem 4 odcinki. No to już 900 subów, nie? Pamiętam, jak weszła mi pierwsza setka. Jaka to była radość, że już pierwszą setkę osiągnąłem, a teraz ostatnia setka do 1000 mi brakuje. Była pierwsza, a teraz ostatnia do 1000. No. Od setki minęły 2 lata. Bo po 2 latach kanału zdobyłem 100 subów, bo pamiętam, że na 2 lata kanału jeszcze się chwaliłem, że mam seteczkę pierwszą. W tym roku, który teraz jest, będzie 5 lat kanału, nie? No to dobra, 3 lata temu. 3 lata temu
No pierwsza setka weszła, a dzisiaj już ostatnia brakuje. No i na... I pierwszy maraton co zrobiłem dopiero na koniec... To było na koniec roku, w którym to zdobyłem 400 subów. I to był ten sam rok, co zdobyłem też subów 100, 200, 300. 200 subów to ja zdobyłem w miesiąc. No, bardzo szybko wtedy to poszło. Trzysta subów to też dużo czasu nie minęło. Potem szybko poszło 400 i był maraton. I za to wszystko. A wtedy miałem mniej gier do nagrywania, nie? A teraz w tym maratonie robię to, co właśnie było wtedy za te 400 subów. To też był taki maraton, gdzie wszystkie gierki, które na kanale są aktywne, były aktywne wtedy, w tym maratonie umieściłem. Teraz przez dwa tygodnie maraton trwa i również w tym maratonie wszystkie gierki aktywne na kanale są. Do tego jeszcze jest... Są gierki wybrane w trzech kategoriach, które na kanale przez ten czas powstały. Czyli ankieta, koło i własny wybór. Jak na razie mamy jedno perfekcyjne zamówienie. I to jest trzecie ciasto, gdzie muszę układać. Nie ma jeszcze żadnego ciasta z polewami. Nikt jeszcze nie zamówił polewy żadnej. To szybko idzie. Perfekt. No ale pierwsze zamówienie perfekcyjne nie wyszło, bo build. Okej. Opowiadam wam, a przy okazji robię ciasta. Niezły trik, co? Niezły trik na dobre ciasta. A potem rok po roku 500, 600, 700, 800 i teraz 900 subów skopiowało. Znaczy 500 i 600 subów skoczyło w jednym roku. Potem było 700 i 800, no i dzisiaj 900. W tym roku. No. W ciągu całego roku przynajmniej z 200 subów i nabiliście. No. Tu przyspieszymy. Teraz to już nawet 90 subów mi brakuje, nie? Bo 910 subów już skoczyło. Ja odcinki na maraton będę się starał nagrywać dzień przed. No wtedy w razie czego mogę ewentualnie mieć zapasowy dzień, jakby coś trzeba było nadrabiać. I w ogóle wracamy też do planowania odcinków. No nie planowałem przez jakiś czas odcinków, bo wiedziałem, że nie będę w stanie nagrać ich według planu. A teraz jak wiem, że mogę trochę sobie pozwolić na planowanie tych odcinków, no to sobie na to pozwolę. Big Pauli. Okej. Okay. Dwie osoby mają złoto, co można było przeczytać na wstępie do odcinka. To tu. Wyrzuć to. Teraz wiśnie. Jabłka. No i w końcu są zamówienia. Tak, piąte i szóste, które wymagają czegoś do posypania lub no po prostu nałożenie śmietany. I już teraz będzie zamówienie piąte, a potem będzie zamówienie siódme. To zamówienie specjalne mam w następnej kolejności. Tutaj nie będzie pewnie perfekta, bo tu jest dziura. Teraz maliny. Maliny 12. Jak to się rozkładało, coś takiego. Thank you.
Okej. Okay. Świetnie gra Karol Romano. Jak będzie 1000 subów, to chyba zrobię miesięczny maraton. No i już jak już chyba. Raczej to było mówione. Będzie jakiś specjalny film na 1000 subów, nie? Musi być. Jeśli jak wbijemy, to będzie coś specjalnego. Jakiś inny odcinek. I teraz wiem, że obłożyłem to. To się zgadza, oprócz, wszystko oprócz tego topi. To topi jest niepotrzebne. 50% za to. Topi niepotrzebne. O, jest closer. Dzisiaj closerem jest Krablen. Okej, okay, teraz tutaj różowe coś. Truskawka. Krateczka. Jedziemy topi. Okej. Okay. I teraz kremy. Okej. Okay. Wydaj szóstkę. I teraz ósemka. W każdym cieście w tym dniu musiałem coś układać. Nie było ciasta, żeby wystarczyło nałożyć polewę, czy posypkę, czy śmietanę. Nie. Od piątki. Znaczy, pierwsze cztery zamówienia to tam tylko układałem. Od piątki do ósemki to i układam z przerwą na siódme zamówienie. I. No, w siódmym zamówieniu tylko układałem. A w innych zamówieniach to były jakieś takie kółka do udekorowania. Okej. Okay. Świetnie. Okej. Okay. Teraz maliny. Okej, okay, Radlin. Topping i build. Takie klasy, które zazwyczaj no, na setkę nie wychodzą. No, to do następnych odcinków. Maraton dopiero się zaczął, więc będzie co oglądać. I to jeszcze w takiej dużej ilości. Papa strasiłaj, no właśnie. Tutaj mamy w tej grze zebrane już 140 monet. Jeszcze musimy zebrać 110. No, Boomer wygrywasz. A ja jako Cecylia, no już chyba nie zaliczę wygranej, chyba że... Nie wiem, przyspieszasz jakiś zaliczymy. No właśnie. Wygrywałaś przez chwilę, Bomer, ale przyspieszacz przegapiłaś. Okej. Okay. Zaczęło się od przegrywania, ale i tak wygrywałem. Znaczy wygrałem. Byłem na ostatnim miejscu, ale zająłem pierwsze. I w ogóle Summer Luau jest obecnym holidaykiem. No, i następny rank będzie pewnie wbity po jednym dniu. Do zobaczenia, cześć.